My przygotowujemy paczkę, czyli klub sportowy Budowlani Opole. Są ze mną też zawodnicy inni. Dzisiaj mieliśmy zawody, ciężki dzień dla nas, ale też dobry, bo mieliśmy 25-lecie klubu. Dostaliśmy informację, że jest możliwość zrobienia szlachetnej paczki. Świetna inicjatywa, więc się nawet nie zastanawialiśmy. Skrzyknąłem chłopaków, każdy się zrzucił po parę groszy i jesteśmy dzisiaj tutaj, robimy zakupy. Więc rodzina, dla której przygotowujemy paczkę, jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Zresztą tak jak większość rodzin, które potrzebują po prostu pomocy. My się nie zastanawialiśmy, tylko od razu w sumie powiedzieliśmy, że weźmiemy w tym udział. Są potrzebne wszystkie takie niezbędne rzeczy do życia codziennego. Sytuacja rodziny jest naprawdę bardzo ciężka, więc dzisiaj robimy tutaj zakupy. To nie będą duże zakupy, ale zaraz jedziemy jeszcze do innego sklepu i kupujemy pralkę, bo jak się okazuje, to rodzina, którą wybraliśmy, nawet pralki nie ma w domu, więc mają bardzo ciężką sytuację. Dwójka dzieci, w tym 10-miesięczny synek, więc pomagamy dzisiaj. Przez to, co my dzisiaj robimy, wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że ta rodzina będzie chociaż przez chwilę miała radośniejsze święta. Pomożemy im w tym. Piękny gest. Z naszej strony to niewiele nas kosztuje, ale na pewno im pomożemy.